Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, wiosna zbliża się wielkimi krokami, mamy coraz cieplejsze dni. Już w zeszłym tygodniu pokazywaliśmy odcinek, jak powoli ten nasz pojazd po zimie przygotować do normalnej eksploatacji wiosenno-letniej. No i nieodłącznym elementem oczywiście wiosny jest zmiana opon. Choć o samej zmianie w dzisiejszym odcinku może nie powiemy, bo zdecydowanie za wcześnie na nasz region, żeby te opony już zmieniać we wszystkich autach. Ale dzisiaj chciałem zapytać eksperta, czym kierować się przy ewentualnym wyborze opon letnich, gdyż na pewno część z Państwa na jesieni już zdecydowała, że na wiosnę będzie trzeba zakupić nowy komplet. Także dzień dobry Państwu Sławomirze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Sławomirze, i tak wstępne pytanie właśnie główne dzisiejszego naszego odcinka. Wybór opon letnich do naszego auta. Czym się kierować, czym klienci się kierują u Pana w zakładzie? To na pewno przede wszystkim w zależności, gdzie użytkujemy ten samochód. Jeśli tym samochodem pracujemy dość dużo i musimy jeździć długie dystanse, to musimy dobrać oponę przede wszystkim, żeby jak najbardziej cicha była. Wiadomo, że hałas bardzo męczy, w związku z tym musimy pod tym kątem patrzeć przede wszystkim. Oczywiście przyczepność na mokrym, jak się zachowuje opona, to te elementy, które są najważniejsze. Oczywiście na etykietach mamy zaznaczone te wielkości, tam wchodzi jeszcze zużycie paliwa. Natomiast no, jeśli chodzi o zużycie paliwa, to aż tak bardzo bym nie zwracał na to uwagę. Najbardziej nas interesuje odporność na aquaplumbing, czyli na tą wodę i właśnie hałas tych opon. Właśnie może przyjrzyjmy się tej euroetykiecie, bo pewne informacje może można z niej wyczytać, właśnie te podstawowe. Mamy tutaj właśnie etykietę, która świadczy o zużywalności paliwa i dla przykładu tutaj mamy B, więc to pracuje jakby tą oponkę do tych opon oszczędniejszych, jeśli chodzi o zużycie paliwa. Tutaj mamy odporność na wodę, automatycznie jest A, w związku z tym bardzo skuteczna jest na wodzie. No, w naszym regionie potrafi nieźle popadać, więc na to zwracam uwagę. Decybele, czyli głośność tej opony. Musimy pamiętać, że to jest hałas emitowany na zewnątrz, więc identyczna opona w samochodzie bardziej wyciszonym będzie dużo cichsza. Natomiast w samochodzie, który jest bardziej ubogo wyciszony, będzie ten hałas słychać. Dlatego, że to jest hałas na zewnątrz, ale my jadąc w samochodzie również to słyszymy, więc na te rzeczy zwracam uwagę przede wszystkim. Oczywiście przyjeżdżając klienci do nas na wymianę co pół roku, pytamy, czy to się pokrywa z etykietą. W większości się pokrywa, natomiast są pewne odstępstwa, ale jak gdyby no w serwisach wulkanizacyjnych sprzedawcy wiedzą, która opona rzeczywiście jest do wody bardziej przygotowana, która jest cichsza, ewentualnie która tam próbuje oszczędzić paliwo dla nas. I też zapewne każdy kierowca inaczej odczuwa, także subiektywnie też inne te, można powiedzieć, że inną etykietę by stworzył tak sam dla siebie, prawda? Oczywiście, że tak. No wiemy o tym, że 71 decybeli to jest jeszcze ten hałas taki przy letniej oponie dopuszczalny. Natomiast powyżej już ten hałas męczy rzeczywiście i po przejechaniu załóżmy 100 km wysiadamy z samochodu zmęczeni, jakbyśmy przejechali z 1000 km, więc to też trzeba, tak jak Pan mówi, wziąć pod uwagę samo odczytywanie użytkownika. Oprócz oczywiście opon, część kierowców zapewne na wiosnę zdecyduje się na wymianę felg stalowych na aluminiowe, żeby ten jego pojazd był jeszcze ładniejszy. Tutaj chyba trochę dłuższy temat jest, bo zmiana felg stalowych na aluminiowe no, wiąże się z pewnymi parametrami troszkę większymi niż przy oponie. Na co zwrócić uwagę właśnie przy wymianie felek? Często też zmieniamy też na większy calaż. Tak, jest tendencja zauważalna, że
Felgi stalowe czy felgi do kół zimowych mają mniejszą średnicę, natomiast na lato zakładane są o 1 cal czy o 2 cale większą średnicę. To pozwala, że mamy wygląd zewnętrzny samochodu ładny, natomiast też technicznie musimy wtedy najczęściej poszerzyć tę oponkę troszkę. Oczywiście to musi być w ramach rozsądku. Najczęściej producent w książce wozu zaznacza nam, jakie opony czy jakie felgi możemy zastosować do danego modelu. W zależności od mocy silnika, od masy samochodu, te dwie wielkości są brane pod uwagę. Minął stereotyp, że na zimę zakładamy węższe, a na lato im szersza, tym lepsza. Proszę o tym pamiętać, dlatego że siła nacisku na centymetr kwadratowy opony jest bardzo ważna i nie można przesadzić szerokości opony, dlatego że auto nie będzie trzymało się drogi nawet na suchej namierzchni. Oczywiście na mokrym to nie ma jazdy praktycznie w ogóle na tak szerokich oponach. Panie Sławomirze, jeszcze wróćmy do opon, bo ten sam rozmiar opon potrafi kosztować i 200 zł opona, ale potrafi i 700, prawda? W każdej dziedzinie można powiedzieć, że mamy produkty budżetowe, półkę średnią i coś premium. Jak wyśrodkować ten najlepsze lekarstwo? Jak wybrać taką oponę? No tutaj wchodzimy trochę też w finanse prywatne, ewentualnie firmowe. Dlatego, że zauważyliśmy, że jeśli auto jest rejestrowane na firmę i użytkowane jako do celów zarobkowych, wtedy oczywiście możemy się pokusić o półkę premium, dlatego że mamy pewne odliczenia, które nam obniżą koszty zakupu takiej opony. Większość klientów decyduje się jednak na średnią półkę tak zwaną, czyli żeby nie przepłacić, ale no, mieć tą oponę właściwą z tymi parametrami, które jeszcze pozwolą bezpiecznie jeździć. Oczywiście, tak jak pan wspomniał, mamy bardzo tanie opony. No w tym kierunku to już ja nie będę się wypowiadał, raczej użytkownicy. Mówimy oczywiście o chińskiej oponie, więc tutaj użytkownicy jak gdyby, zdania są podzielone. Jak trafi dobrze, to chwali i jest ok. Natomiast jeśli trafi opony, które no, nie są zbyt dobre jakościowo, wtedy ludzie odchodzą od tej opony, od tej gamy opon. Także tutaj uczulam przy zakupie dowiedzieć się, porozmawiać ze znajomymi, zasięgnąć wiadomości czy serwisach, żeby po prostu nie kupić złych opon, a później się okaże, że nie damy rady jeździć i trzeba nam wymienić na jakąś europejską półkę przynajmniej. Panie Sławku, co prawda na wstępie mówiliśmy, że na tą wymianę już taką pełną tych opon jeszcze troszeczkę chyba u nas za wcześnie, ale widzę dość spory ruch u pana. Na pewno można już się pokusić na wymianę opon w domostwach, które posiadają kilka tych pojazdów, 2-3, gdzie jeden już spokojnie, tak naprawdę bez kolejki można tą czynność wykonać. Tak, jest to zauważalne, dlatego że jeszcze w tej chwili nie ma zbyt dużego nasilenia pracy, nie ma dużych kolejek, więc ludzie korzystają z tego, żeby nie tracić czasu czekać w kolejce, więc zakładają, tak jak pan wspomniał, jeśli mamy kilka samochodów, to już niektóre są zakładane opony letnie. No i tutaj przyjeżdżają też klienci, którzy z przymusu, już się kończy opona zimowa, jest niebezpieczna przy wiosennych deszczach, w związku z tym zakupują nowe, ewentualnie swoje, letnie mają dobre, to już zakładają. Oczywiście jakby sugerujemy klientom naszym, że jeśli samochód jest użytkowany mało i jakaś anomalia pogodowa, że śniegu napada, że mróz ciśnie, możemy odstawić to auto i nie użytkować go w te dni śliskie, to też już zakładają. Natomiast ci, co użytkują czy nad ranem, czy popołudniami, wieczorami, jeszcze na razie się wstrzymują i mają rację. No tak, poranki pokazują to, że ta wilgoć, która w dzień czasami pada, po prostu już deszcz, w nocy potrafi przymarznąć i ta opona zimowa no, na pewno się przyda. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszą naszą rozmowę, no kierujmy się zakupem przede wszystkim tych opon głową. Oczywiście budżet ma znaczenie, ale bierzmy pod uwagę też opinie fachowców wieloletnich, gdyż oni czasami mają lepszą wiedzę niż te metki naklejone na oponach. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Panu, dziękuję Państwu. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.